co może zostać opodatkowane. W gruncie rzeczy każdy rodzaj działalności gospodarczej, czy nawet szerzej aktywności gospodarczej, może podlegać opodatkowaniu. Ekonomiści dzielą podatki na te, które są nakładane na zasoby, czyli na to, co mamy, i na strumienie, czyli środki, które albo wydatkujemy, albo które pozyskujemy. Podatki nakładane na strumienie to przede wszystkim podatki dochodowe, przychodowe i podatki nakładane na wydatki konsumpcyjne. Podatki dochodowe to przede wszystkim PIT i CIT. Podatkiem przychodowym w polskim systemie prawnym jest podatek Belki. Koszt posiadania na przykład konta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie jest uwzględniany przy naliczaniu podatku. Podatki nakładane na konsumpcję to oczywiście VAT i akcyza. Natomiast podatki nakładane na zasoby to podatki majątkowe, nakładane na nieruchomości i ruchomości, na przykład podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn. Warto zwrócić uwagę, że w polskim systemie prawnym jako podatki nie są traktowane składki na ubezpieczenia emerytalne, dlatego że w ich kontekście pojawia się element ekwiwalentności. To, co odkładamy w ten sposób, daje nam prawo, daje nam roszczenie do przyszłej emerytury. W związku z czym w polskim systemie prawnym to nie są podatki, natomiast zgodnie z klasyfikacją OECD składka na ubezpieczenie emerytalne jest podatkiem.